Pani marszałek, Wysoka Izbo. Panie ministrze, recepta z pieczątką czy bez, wypisana dobrze lub źle, jest rzeczą niezwykle istotną. Ale aby ona mogła być przedmiotem naszej dyskusji, najpierw musi być wypisana przez lekarza. Tymczasem w Wielkopolsce 50 specjalistycznych przychodni nie otrzymało kontraktu. Są to przychodnie afiliowane przy wysokoreferencyjnych placówkach, w tym także szpitalach klinicznych. To są pracownie takie jak kardiologiczne, neurologiczne, nefrologiczne. Pracownie, które są z dziedziny tych ratujących życie. Setki pacjentów zdezorientowanych po telefonach, że nie mogą być przyjęci na umówione terminy, alarmuje wszystkie możliwe jednostki, biura poselskie, media. Jak pan minister zamierza temu skandalowi, bo tego nie można inaczej nazwać, zapobiec? Dziękuję. Dziękuję bardzo.